Cześć kochani, zapraszam Was dziś na taki test na żywo Get Ready With Me. Będziemy testować kilka nowych kosmetyków i droższe i tańsze. Trochę rzeczy, które już znacie, takie zwykłe gadane Get Ready With Me. Ostatnio było Get Ready With Me, lubicie oglądać, ja też lubię robić, więc zaczynamy. Podobają Wam się moje warkoczyki czy nie? Zaplotłam sobie, żeby mi było dziś wygodnie w domu. Zaczynam od tusz Eclat pod oczy. Powiem Wam, że jest dobry, ale równie dobry jest kosmetyk z L'Oreala, na przykład tusz Magic. Jest naprawdę, moim zdaniem, bardzo porównywalny do tego. Nie widzę jakiejś ogromnej różnicy. Ten ładnie rozświetla, natomiast mało kryje. Ostatnio się mnie Darek zapytał, dlaczego wy dziewczyny tak dużo tego korektora nakładacie? Przecież nie macie takiej złej cery. Ja mówię, nie wiem, w sumie tak jakoś. Dobra, podkład. Ostatnio pokazywałam Wam w Get Ready i nadal go używam. To jest Rich Treatment Foundations Art Deco. Pogoda za oknem się zmienia, więc ale mam nadzieję, że wszystko będziecie widzieć. Mam nadzieję, że pamiętacie ten podkład. Mam go w kolorze 10 i naprawdę bardzo go lubię. Przepięknie wygląda na twarzy. I nałożę go sobie gąbeczką. Gąbka taka no name. Świetny podkład, na pewno będzie w moich ulubieńcach. Trochę przyciemniłam obraz, bo pogoda zmienia się z minuty na minutę, ale mam nadzieję, że dobrze mnie widzicie. Teraz trochę kamuflażu Catrice 020. Wiecie, że to jest mój ukochany kosmetyk. Używam go codziennie praktycznie. I stosowałam różne inne kamuflaże, ale ten jest najlepszy. Teraz utrwalę sobie całą twarz pudrem marki Pupa w kolorze 05. Silk Touch Loose Powder. Jest cudowny, uwielbiam go naprawdę. Ma takie małe, rozświetlające drobinki, dzięki którym skóra wygląda ślicznie. Troszkę bronzera z Too Faced w kolorze Chocolate Soleil. Mam nadzieję, że wszystko mimo wszystko dobrze widać. Wracam do tej paletki z Makeup Academy Rhapsody Palette. Bardzo ją lubię i tutaj mam dwa takie rozświetlacze. Dziś używam i złotego, i tego szampańskiego. Pomieszam razem i wklepię tutaj. A bardzo lubię tę paletę, jeżeli chodzi o makijaż oczu. Dziś natomiast nie będę się skupiać jakoś mocno na oczach, będziemy się bardziej skupiać na ustach, bo mam tu bardzo fajne kolory do ust i właśnie chcę je Wam zaprezentować. Ok, może jeszcze troszeczkę tego rozświetlającego koloru. O tu. No jak, chyba całkiem ok wygląda ten rozświetlacz. Nie wiem, jak tu w kamerze mówię Wam, że pogoda to jest dziwna dzisiaj. Lecimy dalej. Teraz baza pod cienie z Paeza, jedna z moich ulubionych. Ma taki delikatnie różowy odcień. Uważajcie z ilością. Teraz będę nakładać cienie, ale nie będę Wam mówić, jakie numery, bo one nie mają numerów. Po prostu zrobię sobie bardzo prosty makijaż. Mówiłam Wam już w poprzednim filmie, że ta paleta jest tak mocno napigmentowana, że aż masakra. Bardzo mocna pigmentacja. Teraz kreski i mam tutaj Superliner Superstar z L'Oreala. O, idę zmyć, zrobiłam sobie kropkę. Ok, kreskę już namalowałam i teraz przymierzam się do rzęs. I rzęski, do których się przymierzam, to są Ardelki. I jeszcze ich nie miałam, to jest 402. Wyglądają tak, czyli widzicie, takie podzielone kubki rzęs, dłuższe, krótsze. Nie miałam jeszcze takich rzęs i dzisiaj sobie przyczepię, zobaczymy później, jak to będzie wyglądało. Myślę, że to jest fajne na jakieś wyjścia, ja sobie teraz tylko przełożyłam. Fajne na jakieś specjalne wyjścia, czy na jakieś dyskoteki, czy imprezy, żeby sobie takie rzęsy przyczepić. Oczywiście nie wszyscy są fanami sztucznych rzęs, ale ja tu jestem po to, żeby testować. Sama chętnie testuję takie rzeczy. Także smaruję teraz klejem. Mam tutaj klej, to jest chyba ten z Ardell. Linki do wszystkich rzeczy znajdziecie na dole. Większość rzeczy pochodzi z kosmetyki z Ameryki. No i tak to wygląda, na razie zostanę z Wami z bliska i później się oddalimy, zobaczymy, jak to wygląda w całości, bo póki co te rzęsy są dosyć ciężkie, ale myślę, że na imprezę będą fajne, także poczekajcie jeszcze chwilę.
Mam tu jeszcze jeden produkt, który chcę przetestować z bliska, to jest Makeup Revolution Amazing Inner Eye Brightener. I to jest kolor nude i to jest taki rozświetlacz do wewnętrznego kącika. Zaraz zobaczę, o co chodzi. Łapnęłam go na stronie, bo spodobał mi się opis. Okej, to jest taka jasna kredka. Kredka jest dosyć twarda. No nie wiem, dla mnie zwykła kredka. Nie wiem, czy jest taka amazing. Okej, chciałabym przejść do brwi, bo mam tu coś ciekawego, co chciałam z Wami wypróbować. To już kredka testowana na swoim kanale. To jest Brow Stencil Kit z W7. I tutaj mamy różne, chyba cztery rodzaje łuków. Takie, wiecie, gotowe szablony. Ale fajne. Zawsze chciałam takich spróbować. I zaraz przymierzę, który będzie najlepszy. Mamy tutaj Slim Arch. Od góry Slim Arch. Medium Arch. High Arch i Full Arch. Czyli w zależności od tego, jak łuk się układa. Zaraz zobaczymy, który jest do mojego najbardziej jakby podobny, żeby nie, zupełnie nie zmieniać kształtu. I użyję sobie trochę cienia do brwi. Lubię takie testy, bo można coś ciekawego odkryć. Okej, ten będzie trochę za duży, jak widzicie. Tutaj jest sporo miejsca jeszcze. No, ten się wydaje spoko, także ten odkładam na razie. Ten jest grubszy, też za duży troszeczkę. Chociaż też pewnie nie jest taki zły. I ten też tutaj wychodzi trochę za bardzo. Także użyję sobie tego. Wydaje mi się, że to jest najmniejszy. I mam tutaj mój cień z Hean w kolorze 402 Coffee. Bardzo go lubię. Pędzelek Maestro 640. Taki ścięty. I spróbujemy. Się boję, co to będzie. Ale fajna brew, taka bardziej prosta mi wyszła. Może źle przytrzymałam tą formę. Muszę trochę wyrównać i troszkę tu zjechać. No nie wiem, co sądzicie, spoko ten łuk czy nie. Teraz sobie przetrę chusteczką i przekręcam na drugą stronę. Może nie powinnam tak mocno trzymać, nie wiem. Ciężko jest trzymać i malować. O, ten wyszedł troszeczkę lepiej, zobaczcie. Nie widać wyraźnego łuku tutaj. Ja sobie tutaj domaluję troszeczkę, ale już chyba lepiej przyłożyłam. No nie wiem, co sądzicie, troszkę inny kształt brwi niż zwykle, trochę mocniejsze. Ja niekoniecznie kocham siebie w takich ciemnych brwiach, bardzo ciemnych i wyrysowanych, ale na pewno jest to coś innego. Myślę, że to jest taki bardziej jednak wyjściowy look, w sensie oczy, te mocne rzęsy i właśnie brwi. Powiem Wam, że te szablony nie są złe i warto się nimi zainteresować, ale jeżeli macie malutką twarz, to mogą być na Was po prostu za duże. Także myślę, że warto spróbować. Zobaczcie te szablony, zostawię Wam link na dole. No i na koniec coś bardzo ciekawego. Pytaliście mnie o to i ja też już dawno chciałam zrobić ten test. To są pomadki matowe Golden Rose w kredce. Widziałam, chyba Oleśka pokazywała u siebie, z tego co mi się wydaje. I mam dziś trzy kolory. Na kosmetyki z Ameryki dostaniecie większość kolorów, także odsyłam Was do strony. Okej, pierwsza to jest 18. 18. I czy to jest pomadka wysuwana? Nie, to jest pomadka temperowana. Także jednak te makowe są lepsze, bo się je wysuwa. Myślę, że całkiem ładnie, taki dzienny efekt. Na pewno będę tą 18 nosić. Ładny kolor. Bardzo szybko się nakłada, coś jak pomadka, ale właśnie mimo, że w kredce, to jakoś łatwiej się to wyrysowuje, także to jest kolor spoko. Mam takie kolory już w swojej kosmetyczce. Ten na pewno będę używać. Następny kolor to jest 19. Trochę mi krzywo wyszło, ale widzicie, kolor to jest 19, taki bardziej śliwkowy. Fajny, naprawdę fajny kolor. Póki co jestem zadowolona. Także kolejny trafiony kolor, mimo że zamawiałam online. I tak na oko to myślę, że całkiem spoko trafiłam. I ostatni kolor to będzie 01. Taki ciemny brąz się wydaje. No, kolejny kolor, który będę nosić.
Wszystkie trzy tak naprawdę trafiłam. Napiszcie mi, który Wam się najbardziej spodobał. Ten też mi się podoba. Nie jestem w stanie się zdecydować, ale wszystkie trzy są bombowe. Kochani, jak widzicie, tak wyglądają rzęsy z daleka. No nie wyglądają źle. Brwi tak samo wyglądają całkiem spoko. Może nie są do końca proste, ale muszę jeszcze z tymi szablonami popracować. No i tak wygląda pomadka. Także napiszcie mi, co Wam się podobało najbardziej w tym teście. Mam nadzieję, że coś Wam pomogłam, jeżeli chodzi o Wasze wybory. Linki do wszystkiego znajdziecie na dole. No i jeżeli lubicie takie makijaże przegadane Get Ready With Me, zostawcie mi kciuka do góry. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!